Dzisiaj mamy mówić o wieku XVIII, początku wieku XIX, jako momencie przełomowym w dziejach Polski, nie w takim znaczeniu, w jakim najczęściej kojarzymy ten czas. Czas początku rozbiorów, tragedii, utraty niepodległości, a więc czegoś, co kojarzyć nam się musi właśnie z czymś złym, z nieszczęściem, bo nieszczęście to było na pewno wielkie dla tych pokoleń, które musiały żyć bez własnego państwa. Ale chciałem właśnie zaakcentować w tym czasie, jaki omawiam, znaki nadziei, które przychodzą wtedy, kiedy wydaje się, że świat zmierza ku złemu, że sytuacja staje się beznadziejna. Są ludzie, którzy rzucają wyzwanie tej beznadziei. Poprzedni wykład, który poświęcony był czasom potopu, najszerzej oczywiście rozumiejąc to pojęcie historycznie lokowane w naszej polskiej historii politycznej, kulturalnej w wieku XVII, kojarzy się przecież no właśnie także z kryzysem Rzeczpospolitej, z czymś, co mogło się skończyć tragedią unicestwienia państwa polskiego i tej wspólnoty historyczno-politycznej Rzeczpospolitej, nie tylko polskiej, już w wieku XVII, ale się nie skończyło. Stąd był podtytuł Przetrwanie. I w komentarzach, które spotkałem po tamtym wykładzie, przewijał się ten ton: przetrwanie nie wystarczy, przetrwanie to za mało. To brzmi bardzo jakoś defetystycznie, tak powiedziałbym, beznadziejnie. Może to za ostre słowo, ale w każdym razie za mało nadziei jest w słowie przetrwanie. Akcentowałem wtedy to, mówiąc o potopie, że groziło nam wtedy naszej wspólnocie polityczno-historycznej unicestwienie i jednak przetrwaliśmy ten kryzys wbrew spodziewaniu tych, którzy chcieli Rzeczpospolitą już wtedy w XVII wieku zniszczyć. Teraz natomiast chciałem powiedzieć o czasie, który jest jeszcze głębiej, powiedziałbym, odsłoniętą epoką kryzysu wewnętrznego Rzeczpospolitej, bo taką, która kończy się rzeczywiście rozbiorem, trzecim rozbiorem, wymazaniem Rzeczpospolitej z mapy. Ale jednocześnie, choć szok był straszny, zniknięcie Polski, rozebranie Polski, to jednak byli ludzie już przez dwa pokolenia przygotowani do tego, by nie składać broni w żadnej sytuacji. Broni, która miała kształt rzeczywiście orężny, którzy walczyli z narażeniem życia, bijąc się o Polskę przez następne pokolenia, ale także broni, która polegała na zapobiegliwości, tworzeniu instytucji pod zaborami przechowującymi polskie tradycje, polskie pamiątki, polską myśl, jak choćby tutaj w Warszawie utworzone w 1800 roku pod zaborem pruskim, no takie pierwsze, można powiedzieć, nowoczesne towarzystwo naukowe polskie, czy ci, którzy właśnie piórem, słowem ratowali polskość, a ich symbolem największym jest i najważniejszym, nie tylko symbolem, ale praktycznie najważniejszym twórcą tej epoki, a być może w całej naszej historii najważniejszym twórcą jest Adam Mickiewicz. Streściwszy w ten sposób pewnego rodzaju program tego wykładu dzisiejszego, który chciałem poświęcić odrodzeniu Polski w tych trudnych czasach, jednocześnie chcę od razu zwrócić uwagę na pewnego rodzaju aktualne znaczenie dylematów ideowych i politycznych, przed którymi stali ci, którzy do tego odrodzenia się przyczynili wtedy w końcu, czy w drugiej połowie wieku XVIII, na progu wieku XIX. Ten dylemat, czy te dylematy wciąż stoją przed nami. Właściwie mógłbym zatytułować ten dzisiejszy wykład, rozważania wokół niego, wokół tego tematu, bardzo aktualnie. Przyjmować KPO, prosząc Brukseli o zgodę na jej warunkach, czy nie przyjmować? W istocie o tym będę dzisiaj mówił, chociaż będę mówił o wieku XVIII i o czasach Adama Mickiewicza, którzy rozważali, bohaterowie tamtej epoki, rozważali bardzo podobne zagadnienia, a
w swoim fundamencie właściwie tożsame zagadnienie. Czy odrodzenie Polski łączy się z przyjęciem tych metod, tych instrumentów, tych narzędzi, które są już gotowe na Zachodzie, przyjąć stamtąd pewnego rodzaju wzór odrodzenia polegający na modernizacji według zachodniego wzoru, czy też dostrzegając niebezpieczne aspekty tej modernizacji oświeceniowej, gdy idzie o wiek XVIII, trwać przy tradycji przodków, tradycji, która przecież także poczyna się w Europie, ale w Europie innej niż ta XVIII-wieczna, w Europie nie oświeceniowej, Europie Woltera, tylko w Europie chrześcijańskiej, w Europie krzyżowców, w Europie misji chrześcijańskiej. Ta w istocie oś dyskusji, które chciałem dzisiaj przypomnieć, wydaje mi się no jakoś najbardziej frapująca w materiale historycznym, który na pozór, jak sam sobie przypomniałem tytuł dzisiejszego wykładu, może brzmieć bardzo nieatrakcyjnie, no bo ktoś będzie mówił o Konfederacji Barskiej, o Konstytucji 3 maja i o Adamie Mickiewiczu. No wszyscy słyszeliśmy, 100 razy już słyszeliśmy te, tutaj Państwo przygotowani oczywiście, zainteresowani historycznie, znacie te hasła wywoławcze tak ważne dla naszej tożsamości, dla naszej historii. Bar, 3 maj, Mickiewicz. A jednak spróbuję przedstawić to właśnie w kontekście sporów, które nas dzisiaj animują, w których jakoś uczestniczymy emocjonalnie, intelektualnie. To, co czyni z owej debaty, spór racji, a nie prostą komedię, w której racje leżą tylko po jednej stronie i na koniec poznajemy bez żadnej wątpliwości, że ta jedna strona zwycięża, druga strona okazuje się po prostu śmieszna, ale że jest to zderzenie racji, to właściwie ujawnia się już na progu tego kryzysu Rzeczpospolitej, na który trzeba było jakoś odpowiedzieć, jeśli chciało się Polskę ocalić. Ten kryzys ujawnił się po potopie ponownie w całej, powiedziałbym, otchłannej okazałości, przerażającej okazałości w roku 1733. Mówiłem już o tym, przepraszam, chyba nie jeden raz, więc być może powtórzę jakąś część swoich rozważań, które tutaj już kiedyś, może przed paroma laty, prezentowałem, ale zależy mi na tym, żebyśmy pamiętali o zapomnianej nieco, a może nawet całkiem zapomnianej Konfederacji roku 1733-4, która poprzedza Bar, poprzedza Konfederację Barską, tę bardziej znaną z 1768 roku, a która to Konfederacja roku 1733-4 była w istocie pierwszym powstaniem w obronie niepodległości Polski. Wtedy właśnie, nie dopiero w Barze, ale Barze pisanym z dużej litery, prawda, czyli w mieście Bar na granicy Rzeczpospolitej, południowych kresach Rzeczpospolitej, tylko w Radomiu, w Sandomierzu, tam gdzie tworzyła się Konfederacja roku 1733-4, pierwszy raz czynem odpowiedziano na poczucie zabranej przemocą niepodległości. Rzeczpospolita traciła swoją niepodległość etapami, już właściwie w wieku XVII traciła ją, tracąc swobodę wyboru politycznego, stając się elementem rozgrywki dwóch obozów politycznych, z których jeden miał stolicę w Wiedniu, habsburski, drugi w Paryżu, oczywiście wokół mocarstwa, jakie stworzył Ludwik XIV, czy któremu imię w pewnym sensie dał na nowo Ludwik XIV. A więc podział wewnętrzny w Rzeczpospolitej już w czasach Jana Sobieskiego jest taki, kto jest za Francuzami, a kto jest za Habsburgami. O samodzielności trudno było myśleć. Podział na dwie partie, który zaczyna rozrywać Rzeczpospolitą, dwie orientacje polityczne. Moskwa jest osobnym zagrożeniem, jak się wydawało przez chwilę wtedy, w drugiej połowie XVII wieku, odsuniętym po tragicznym rozejmie Andruszowskim, kończącym potop właśnie w 1667 roku, kiedy to Rzeczpospolita zgodziła się oddać Moskwie
wschodnią połowę Ukrainy, co było oczywiście przełomem geopolitycznym, fatalnym w skutkach. Ale to uspokojenie wschodniej granicy jakby uśpiło na pewien czas czujność od wschodu polskiej opinii politycznej. Jednakże wojna północna, która wybuchła w roku 1700, kolejna tak zwana wojna północna, w której Rosja na czele z energicznym modernizatorem, carem Piotrem I, wkroczyła bardzo energicznie na scenę polityczną Europy, pobiła Szwecję i uzależniła Polskę właśnie w czasie tej trwającej 21 lat wojny, 1700-1721. Wtedy Rzeczpospolita już faktycznie wchodzi w orbitę bezpośrednich wpływów rosyjskich. Wyniszczenie także Rzeczpospolitej tą wojną, w której formalnie nie była stroną, tylko toczyła się na jej terenie wojna między Rosją a Saksonią, której kurfürst czy elektor saski był zarazem wybranym królem Polski, August II. To zniszczenie wewnętrzne przez okupację najpierw szwedzką, potem rosyjską i zainstalowanie bardzo umiejętne przez Piotra wpływów politycznych i wojskowych w Rzeczpospolitej pod pozorem sojuszu z Augustem II sprawi, że już wtedy Rzeczpospolita de facto traci niepodległość w sposób jeszcze bardziej wyrazisty niż wcześniej. Ale ten sen, uśpienie raczej, tak bym to nazwał, uśpienie obywateli Rzeczpospolitej, tak zmęczonych tymi wojnami, tak wyczerpanych doświadczeniami poprzednich dwóch pokoleń, że właściwie tęskniących tylko za spokojem, za tym, żeby wojny wreszcie gdzieś odeszły z Rzeczpospolitej, że jeżeli tu nawet rządzi trochę ambasador rosyjski, to jeśli nie robi tego zbyt bezczelnie, jeżeli wojsko rosyjskie tutaj kwateruje, ale płaci chociaż za swój kwaterunek, to już lepiej niech tak będzie, byle tylko żyć w spokoju. No ale przychodzi właśnie rok 1733, umiera August II i obywatele przystępują do czynności, która jest podstawą ich obywatelskości, do wyboru. Na tym polega istota Rzeczpospolitej, że mamy prawo wyboru. Możemy wybrać, nasi przodkowie, w każdym razie szlachta, najliczniejsza grupa obywatelska wtedy w Europie, miała prawo wybierania swojego władcy, czyli króla. Na tym polega istota wolności politycznej, że wybieramy sobie wolności republikańskiej, wolności pozytywnej. Możemy sami decydować o sobie, wybrać swoją reprezentację, a wreszcie nawet swojego monarchę, czy dziś prezydenta. I w takiej sytuacji okazuje się, że Rosja upomina się o swoje nie prawo, tylko o swoją zuchwałą, powiedziałbym, ambicję kierowania Polską, do której przyzwyczaiła się poprzez poprzednich 30 z górą lat. Polacy wybrali Stanisława Leszczyńskiego. Niemal jednogłośna elekcja w Warszawie wybrała Stanisława Leszczyńskiego na króla, ale wtedy odezwała się caryca Anna Iwanowna, wtedy rządząca w Petersburgu, która powiedziała: nie, nie będzie tak, Polacy, żebyście wybrali, kogo wy chcecie, będzie ten, kogo ja chcę. Porozumiała się z cesarzem austriackim i wysłała 3 korpusy wojska do Polski, by te militarnie zmusiły, siłą oręża po prostu, zmusiły obywateli do zmiany decyzji. No to było tak jawne podeptanie niepodległości, że wzbudziło właśnie u pierwszych jej obrońców odruch powstania. Na tym polega powstanie, że jest reakcją na upadek. Jeżeli upadliśmy i mamy jeszcze dość siły, to powstajemy, próbujemy powstać. Kto nie ma siły, kto się przyzwyczajał do życia w upadku, ten może już nie wstawać. Ale ludzie, którzy zachowali resztki godności, pamięć przodków, którzy żyli życiem wolnym, powstają. I to jest właśnie istota zrywu powstańczego Konfederacji, zwanej Dzikowską, bo tam się zawiązała ostatecznie Konfederacja Generalna w 1734 roku, ale zapoczątkowane już rok wcześniej. Pierwszym, powiedziałbym, ideologiem tej Konfederacji był Stanisław Konarski. PR, ksiądz należący do zakonu PR-ów, najświetlejszego wtedy z zakonów katolickich, po studiach zagranicznych
przejęty ideą zreformowania szkolnictwa pijarskiego, które obok jezuitów miało najwięcej do powiedzenia właśnie w szkolnictwie Rzeczpospolitej, unowocześnienia tego systemu edukacyjnego. Jednocześnie bardzo był przejęty sprawami obywatelskimi, polskimi. I właśnie w roku 1733, w reakcji na wkroczenie wojsk rosyjskich do Polski, które narzucały innego monarchę niż wybrali obywatele, narzucony został August III Sas ostatecznie, Stanisław Konarski napisał anonimowo wydaną broszurę Listy poufne czasu bez królewia. Po łacinie, no ale wtedy wszyscy właściwie ludzie jako tako wykształceni znali łacinę, więc docierało to pismo szeroko. I w nim zapisane zostały słowa, które już raz cytowałem, ale pozwolę je sobie nie dzisiaj, tylko kiedyś tam w czasie któregoś wykładu lata temu. Pozwolę je sobie raz jeszcze zacytować, bo wydają mi się szalenie ważne i szalenie aktualne. Cytuję. Rzeczpospolita jest najwyższą panią swych praw, niepodległą jakiejkolwiek władzy obcych monarchów. Nie można rozkazywać temu, kto nie zależy od kogoś innego. Ten, kto nikomu z wyjątkiem Boga nie jest podległy, nikogo z wyjątkiem Boga nie jest zobowiązany słuchać. Największą więc jest niegodziwością w jakimkolwiek królestwie i dobrze zorganizowanej Rzeczpospolitej, żeby cudzoziemcy publicznie oskarżali obywateli i urzędy, a nawet samą Rzeczpospolitą, o pogardę praw, jakby chełpiąc się, że oni lepiej myślą o Rzeczpospolitej niż jej właśnie obywatele. W każdej Rzeczpospolitej należy mieć na pierwszym miejscu wzgląd na własną rację stanu, potem dopiero na cudzą. Godność i korzyści Rzeczpospolitej nie powinny być podporządkowane obcym interesom. Najgorszy sposób przekonywania jest taki, który wzbudza strach, odpowiedni dla umysłów niewolniczych, nie zaś wolnych. Wszystko się traci w wolnej Rzeczpospolitej, gdy została utracona wolność. No, trudno chyba dobitniej wyrazić istotę suwerenności, która została Rzeczpospolitej zabrana wkroczeniem obcych wojsk. I trudno bardziej jasno napiętnować postawę zdrady, która sprawia, że niektórzy obywatele Rzeczpospolitej w porozumieniu z zewnętrznymi siłami chcą reformować Rzeczpospolitą lub wybierać zamiast obywateli Rzeczpospolitej formę rządu dla niej, upominać się o prawa, których nie potrafią wspólnie z większością obywateli Rzeczpospolitej zmienić. W pewnym sensie ten apel Stanisława Konarskiego podejmują niemal dosłownie konfederaci roku 1733. W swojej odezwie konfederackiej ogłosili, iż przy niepodległości i najwyższym majestacie Pani swych praw Rzeczpospolitej, nie znającej nad sobą niczyjej prócz samego Pana Boga zwierzchności, przeciw zuchwałym z zewnątrz inwazorom i opresorom naszym, jako od wewnątrz przeciw bezsumiennym zdrajcom, którzy z postronnymi dworami w kointeligencję, czyli porozumienia i machinacje przeciw Rzeczpospolitej weszli, sprzysięgamy się. To była istota tego zrywu niepodległościowego. Zrywu, który nie zostawił bohaterów, jacy zostaliby w naszej pamięci, choć był wśród nich m.in. Józef Pułaski, późniejszy bohater i główny współtwórca Konfederacji Barskiej, ojciec Kazimierza Pułaskiego. Zginęła jakby ta konfederacja w pomroce dziejów, dlatego że po kilku latach partyzanckiej walki wszystko skończyło się amnestią ogłoszoną przez Augusta III, przyjęciem do łask tych pokonanych i zaakceptowaniem stanu rzeczy, w którym wróciliśmy do tej rzeczywistości utraconej niepodległości, o którą już nie mamy siły walczyć. Kilka tysięcy powstańców tego okresu zostało wywiezionych na Syberię. To była pierwsza partia takich właśnie wywózek na Syberię, które też staną się swego rodzaju powtarzalnym doświadczeniem kolejnych pokoleń, tych, którzy o niepodległości nie zapomnieli. Jednakże praca
walka o tę niepodległość nie skończyła się wraz z klęską pierwszego powstania. Wracam do Stanisława Konarskiego. Ten dzielny PR, który wrócił w 1736 roku z emigracji z Francji, gdzie starał się zabiegać o pomoc dla powstania niepodległościowego, po powrocie do kraju wkracza na taką arenę, gdzie mógł działać. Zbrojnie o niepodległość Polski nie dało się bić, ale można było zmieniać wychowanie polskie na bardziej świadomie patriotyczne, obywatelskie, w którym pojęcie wolność przestanie być abstrakcją, nabierze konkretu w połączeniu z nie mniej ważnym od niego pojęciem niepodległości, niepodległości całego państwa. I w tym duchu zreformował Stanisław Konarski całe szkolnictwo pijarskie, co warto sobie uświadomić, bo w ślad za reformą PR-ów pójdzie reforma szkół jezuickich w Polsce i to one już od 1740 roku, bo wtedy Stanisław Konarski tworzy w pewnym sensie taką najbardziej elitarną szkołę, Collegium Nobilium tu w Warszawie, tam gdzie dzisiaj chyba rektorat Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim, jeśli się nie mylę, miało swoją siedzibę. W każdym razie ta szkoła elitarna dla pokolenia nowych patriotów, nowych w sensie na nowo rozumiejących obowiązek starania się o podniesienie Rzeczpospolitej z upadku, ta szkoła jest częścią dużo większego, dużo szerszego wysiłku edukacyjnego, który zmienił kolejne pokolenia mieszkańców, szlacheckich mieszkańców, to prawda, Rzeczpospolitej. To nie dopiero Komisja Edukacji Narodowej 1773, jedyne pozytywne dzieło, czy główne pozytywne dzieło Sejmu Rozbiorowego, który zaakceptował pierwszy rozbiór, ale właśnie wcześniejsza reforma Konarskiego sprawia ten przełom, przełom w kierunku mądrego unowocześnienia naszej edukacji, wychowania obywatelskiego w duchu patriotycznym. Jednocześnie ksiądz Konarski swoimi dziełami, powiedziałbym pióra przede wszystkim, swoimi publicystycznymi traktatami politycznymi stara się przekonywać obywateli do potrzeby zmian ustroju. Zmian, które obywatele sami zrozumieją, przemyślą i przyjmą dobrowolnie. Bo to jest jedyny sposób argumentowania w Rzeczpospolitej. Nie siłą, tylko perswazją, przekonywaniem. I przez 30 lat jakby przenikając obywatelską opinię publiczną w Rzeczpospolitej swoimi pismami, doprowadza Konarski do dojrzewania tego poglądu, że trzeba jednak zmienić, ograniczyć liberum veto. To, co wydawało się istotą ustroju wolnego, iż nawet jeden głos może być ważniejszy od głosu całej reszty, bo nie jest tak, że zawsze większość ma rację. Większość może się mylić. Ochronie mniejszości służyło przecież prawo wolnego, nie pozwalam, liberum veto. Ale jednocześnie to liberum veto nadużywane, bo natura ludzka jest słaba i korzystamy z wolności, która jest nam dana nie zawsze w sposób dobry, mądry, właściwy. Nadużywane liberum veto doprowadziło, jak wiadomo, do paraliżu Sejmów, do paraliżu władzy wykonawczej i do bezradności Rzeczpospolitej wobec jej drapieżnych, zaborczych sąsiadów, opartych na zupełnie innym systemie, w którym nie było żadnej wolności wewnętrznej, a o wszystkim decydowała wola władcy i służąca tej woli siła militarna. Otóż to właśnie Konarski przekonuje obywateli, że obok tej wolności, na czele której miało, czy na straży, której miało stać liberum veto, wolności jednostki, jest coś nie mniej ważnego, coś bez czego ta wolność indywidualna zniknie. To jest niepodległość Rzeczpospolitej. I zadawał takie retoryczne pytanie Konarski swoim obywatelom. Gdzie się podzieje wasza wolność, ta wolność mniejszości, jeżeli nie będzie Rzeczpospolitej, jeżeli ona zniknie, jeżeli zostanie zniszczona przez sąsiadów. A więc musicie ograniczyć swoją wolność świadomie, dobrowolnie, jeżeli chcecie ocalić Rzeczpospolitą.
I tu zaczynamy zbliżać się do tego wyboru, o którym mówiłem na początku. Reformować, ale jak? O ile zmniejszyć to dziedzictwo przodków, którego częścią w przypadku Rzeczpospolitej jest liberum veto, ta, powiedziałbym, namiętna ochrona głosu mniejszości, a na ile upierać się przy tej tradycji? To jest początek dyskusji. Dyskusja pogłębia się w momencie, kiedy umiera August III, a na tron Rzeczpospolitej wprowadza swojego byłego kochanka Stanisława Augusta Poniatowskiego, bardzo zdolnego człowieka, światłego, pełnego wielu pomysłów reformatorskich i na pewno dobrej woli, nowa caryca rosyjska Katarzyna II. I Stanisław August Poniatowski świadomie ogłasza program, który można nazwać tworzeniem nowej Polski. Jasno mówi to z trybuny sejmowej, że chodzi mu o stworzenie nowej Polski, ukształtowanej na wzór liberalnych instytucji angielskich. Anglia jest w istocie wzorem dla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W dużej mierze także oświeceniowe salony, ich część w każdym razie, Paryża, Francji, ma być tutaj układem odniesienia dla opinii Stanisława Augusta Poniatowskiego. Reformujmy się tak, jak chciałyby tego najbardziej postępowe, oświecone, liberalne salony Paryża i pewien model niepisanej konstytucji Anglii. A więc pewien wzór z Zachodu trzeba tutaj zaadaptować, do którego myśmy trochę jeszcze nie dorośli, trzeba to przyspieszyć, bo inaczej zginiemy, prawda? Ale cały paradoks polega na tym, że ta dyskusja toczy się w cieniu geopolitycznej presji rosyjskiej. To nie jest tak, że można sobie spokojnie dyskutować te kwestie, tylko cały czas są tutaj wojska rosyjskie i wszechwładna wola imperatorowej i jej ambasadorów. I wtedy, kiedy Stanisław August Poniatowski pełen nadziei liczy na to, że jego była kochanka, także w imię interesu Rosji, tak jak on go pojmował, pozwoli Rzeczpospolitej na większą autonomię, właśnie na reformę. Rzeczpospolita będzie nadal związana geopolitycznie z Rosją, ale wewnętrznie usprawniona, będzie sprawniej zarządzanym państwem. Rosja nie będzie chciała zrażać takiej, prawda, ważnej dla siebie strategicznie sąsiadki, trochę podległej, ale jednak ważnej, jaką była Rzeczpospolita, i pozwoli na te reformy. I wtedy Katarzyna jasno pokazuje Rzeczpospolitej, że najważniejszym wyborem, przed którym Rzeczpospolita stoi doraźnie, tam i wtedy, czyli w roku 1766, jest wybór między niepodległością a podległością. Podległością, w której nie można nic zrobić, jak się chce samemu, a trzeba wszystko zrobić, co podyktuje ambasador rosyjski. I to jest drugi geopolityczny kontekst do tego cywilizacyjnego, powiedziałbym, czy cywilizacyjno-tożsamościowego wyboru, o którym mówiłem wcześniej. Co jest ważniejsze? Czy spór o to, czy pozostaniemy sami sobą, nienaruszeni, tak jak byliśmy przez pokolenia, nie zmienimy naszych instytucji, bo odziedziczyliśmy je po przodkach i trzymamy się ich, czy też przyjmiemy te wzory z Zachodu, to jest jedna oś, a druga, dobrze, ale przeciwko reformom, przeciwko jakiemukolwiek usprawnieniu Polski wewnętrznemu opowiada się jasno Katarzyna, Rosja. A więc Rosja chce, żebyśmy się nie wzmocnili, nie zreformowali. Ale Rosja jednocześnie żąda wtedy, i na tym polega szczególny, powiedziałbym, aspekt tej sytuacji, znów bardzo ciekawy z dzisiejszego punktu widzenia, Rosja jednocześnie chce się pokazać jako najbardziej europejskie państwo, najbardziej oświecone, najbardziej postępowe, bardziej niż Francja, niż Anglia, niż jakikolwiek inny kraj europejski. Katarzyna w tym samym 1766 roku, kiedy sparaliżowała zupełnie ambicje reformatorskie i sponiewierała, powiedziałbym, także godność króla Stanisława Augusta brutalnym zachowaniem ambasadora Katarzyny wobec planów Stanisława Augusta. Katarzyna ogłasza nakaz, instrukcję do przygotowania reformy prawa w Rosji,
ta reforma nigdy nie weszła w życie, nie została przeprowadzona. Nakaz został opublikowany od razu po francusku, niemiecku i po angielsku, żeby zarekomendować Rosję jako najbardziej postępowe mocarstwo w Europie. W szóstym punkcie tego liczącego chyba 660 punktów nakazu pojawia się taka deklaracja. Rosja jest państwem europejskim. I w ślad za tą deklaracją pojawia się także pewien konkretny aspekt polityki wobec Polski, wobec Rzeczpospolitej. Rosja zaczyna się domagać, ażeby Rzeczpospolita wprowadziła pełne równouprawnienie dysydentów, czyli niekatolików, mówiąc inaczej. Rzeczpospolita, która szczyciła się i słusznie tym równouprawnieniem w wieku XVI, XVII, istotnie w toku, powiedziałbym, pokojowej ofensywy kontrreformacji, ograniczyła bardzo liczbę dysydentów, czyli protestantów przede wszystkim, a także prawosławnych w Senacie, wśród posłów Rzeczpospolitej. Wreszcie w 1730 roku przestał zasiadać ostatni przedstawiciel protestantów w polskim Sejmie, jeżeli dobrze sobie przypominam datę. W każdym razie w pierwszej połowie wieku XVIII. Był więc problem równouprawnienia politycznego dysydentów w Rzeczpospolitej. Ale zwróćmy uwagę na kontekst. W Rosji o prawie nieprawosławnych do sprawowania jakichkolwiek urzędów nie było mowy. Oczywiście wyjąwszy szlachtę niemiecką służącą Rosji wiernie już od XVII wieku. W Anglii, która szczyciła się przecież mianem tego wzoru liberalnych reform, katolicy jakiekolwiek prawa, nie mówię o prawie wyboru na jakieś ważne stanowisko w państwie, bo to było wykluczone, uzyskają w roku 1830. Przejście na katolicyzm było w Anglii karane śmiercią. Taka była tolerancja w najbardziej, no, wzorowym, powiedziałbym, kraju liberalnym. Podobnie było w Prusach, to znaczy nie aż tak drastycznie, gdy idzie o karę śmierci, ale nie było mowy o tym, żeby katolicy odgrywali tam jakiekolwiek publiczne, istotne funkcje. Ale Katarzyna chciała pokazać nie w Rosji, nie w swoim państwie, ale w Polsce, jak jest postępowa, i nakazać, ażeby Sejm uchwalił prawo przekreślające znaczenie katolicyzmu jako religii państwowej w Polsce i wprowadzić jednocześnie w Rzeczpospolitej pełne równouprawnienie polityczne dysydentów wierzy. To była, jak to się mówi językiem rosyjskim, pokazucha, czyli takie, no, pokazywanie na zewnątrz, zachodowi, jak postępowa jest caryca. Nakazuje swojemu sąsiadowi być tolerancyjnym. Prawda? Sama nie musi być w swoim kraju, ale Polska musi być. Druga część tej pokazuchy, czy drugie dno tego pokazowego, powiedziałbym, procesu politycznego, jaki przeprowadza wtedy Katarzyna w Rzeczpospolitej, polega właśnie na pokazaniu Polakom. Widzicie, musicie zrobić wszystko tak, jak ja wam każę, a nawet w sprawie tak ważnej dla was, jak kwestia tożsamości religijnej, musicie pójść za rozkazem mojego ambasadora. I to nie tylko muszą pójść protestanci czy prawosławni, którzy zawiązują oczywiście pod skrzydłami Rosji i Prus konfederację przeciwko Rzeczpospolitej de facto, ale biskupi katoliccy mają też głosować przeciwko katolicyzmowi. Tak w skrócie można byłoby odzwierciedlić politykę Katarzyny. I Katarzyna znajduje takich biskupów na czele z prymasem Gabrielem Podolskim. To zresztą był, no, też charakterystyczny dla owej epoki, dla jej charakterystyki cywilizacyjnej, epoki oświecenia, typ duchownego. Podobno odprawił w ciągu swojego wcale niekrótkiego życia tylko dwie msze święte, a na każdej procesji występował publicznie, oczywiście nie idąc, tylko przyglądając się jej gdzieś z jakiegoś odpowiednio przystrojonego balkonu, ze swoją kochanką luterańskiego wyznania zresztą, grubą Niemką. Taki był prymas Polski wtedy, Gabriel Podolski, z nominacji de facto Katarzyny. Więc czasem, jak narzekamy na różnych duchownych, pamiętajmy, że zawsze może być gorzej, prawda? To był prymas tysiąclecia, tak bym powiedział, w negatywnym tego słowa znaczeniu. Nie było większej kanali na pewno na
stolicy arcybiskupów gnieźnieńskich. Wypromowane oczywiście przez Katarzynę do tego miejsca. Voltaire pisał na zamówienie Katarzyny broszury, które wychwalały Podolskiego jako wzór nowoczesnego duchownego. Taki, który na pewno nie wierzy, na pewno gardzi swoją religią. To jest ktoś, kogo warto pochwalić głosem Salonu Europejskiego. Za pieniądze Katarzyny, za ruble rosyjskie oczywiście. Otóż właśnie ten moment upodlenia, tak ostentacyjnego upodlenia Polski, uzyskuje swoje symboliczne zwieńczenie w nocy z 13 na 14 października roku 1767. Wtedy, kiedy rozpoczynał się już Sejm w Warszawie, a celem obrad tego Sejmu według dyrektywy ambasadora rosyjskiego było właśnie uchwalenie prawa o równouprawnieniu dysydentów i o obronie liberum veto, to znaczy, że żadnych reform politycznych nie wolno w Polsce wprowadzić, no wiadomo było, że część posłów na to nie pójdzie i wiadomo było, że agituje przeciwko takim właśnie decyzjom biskup krakowski, Kajetan Sołtyk, hetman polny koronny Wacław Rzewuski, że także opierają się bracia biskupi, znaczy bracia rodzeni, a obaj byli biskupami w tym sensie, Józef i Andrzej Załuscy. Opierał się także, i to najczynniej, biskup kamieniecki, Adam Krasiński. To byli przywódcy, można powiedzieć, no, takiego ruchu opozycyjnego, w tym momencie rodzącego się wokół haseł już nie przeciwko królowi, bo oczywiście cały czas istniał w Polsce podział na dwie partie, które zwalczają się na śmierć i życie i odwołują się do sąsiadów, byle tylko zniszczyć tę drugą partię. Nie omawiam tej historii, choć jest tragiczna i sięga wieku XVII przynajmniej, takiego zażartego boju dwóch partii kosztem Rzeczpospolitej. Ale wracam do momentu, w którym przełamuje się jakby ten podział i właśnie ludzie wywodzący się z tej partii antykrólewskiej, która przede wszystkim stawiała sobie wcześniej za cel jedno, zniszczyć znienawidzonego ciołka, jak od herbu nazywano Stanisława Augusta Poniatowskiego. Część z tych ludzi dochodzi do wniosku, nie, to nie może być nasz jedyny cel, walka z wewnętrznym wrogiem. Naszym celem musi być reakcja na zewnętrzne upodlenie, na to, co Rosja robi z nami. I wtedy właśnie, chcąc uprzedzić działania tej rodzącej się opozycji niepodległościowej, ambasador rosyjski, Mikołaj Repnin, nakazuje towarzyszącemu mu pułkownikowi wojsk rosyjskich, Osipowi Gelsztremowi, uprowadzenie senatorów Rzeczpospolitej ze środka Warszawy, ze stolicy Polski, suwerennego formalnie państwa. Ambasador rosyjski nakazuje żołnierzom rosyjskim, kozakom, zabrać senatorów i wywieźć w głąb Rosji. No nie można było bardziej ostentacyjnie podeptać niepodległości. I mówiło się o tym z góry. Repnin mówił do Kajetana Sołtyka, zamiast księciem siewierskim, bo biskupi krakowscy z tytułu przynależności do godności tych biskupów, także księstwa siewierskiego, byli nazywani książętami siewierskimi. Repnin mu mówił, zamiast z księcia siewierskiego zrobię ciebie księcia sybirskiego. No i jak powiedział, tak zrobił, prawda? Został porwany w nocy z 13 na 14 października biskup Sołtyk, biskup Józef Załuski, Wacław Rzewuski, jego syn niesławnej później pamięci Seweryn Rzewuski, targowiczanin. A więc trzej senatorowie i jeden poseł, to młodszy Rzewuski, który był posłem wtedy na Sejm, zostali wywiezieni do Rosji, do Kaługi. No, można było zareagować tylko na dwa sposoby. Uznać, że jesteśmy kolonią rosyjską otwarcie, albo powstać do walki. No, tragiczna była rola Stanisława Augusta Poniatowskiego w tym wszystkim. Z jednej strony oczywiście powinien zareagować w sposób jednoznaczny. No, jeżeli jest królem w tej Rzeczpospolitej, to nie może pozwolić na porywanie senatorów przez obce wojsko. Powinien nie tylko zaprotestować prywatnie, ale publicznie, zerwać z Katarzyną jako swoją mocodawczynią dotychczasową. Ale jednocześnie jako król tej Rzeczpospolitej podejmuje grę wtedy, czy w Rzeczpospolitej,
podejmuje grę, którą cały czas prowadził zresztą Stanisław August, ratowania czegoś dla Rzeczpospolitej przez kolejne stopnie upodlenia przed Rosją. Robił to w dobrej wierze, na pewno. Wierzył, że alternatywą jest zniszczenie Polski całkowite, więc lepiej, no cóż, przełknąwszy własne upodlenie, upodlenie Rzeczpospolitej, ratować ile się da w dalszych negocjacjach z carycą. Ta sytuacja zostaje przecięta przez decyzję spiskowców. Biskup Krasiński szczęśliwie ukrył się na Pradze po drugiej stronie Wisły, nie został schwytany przez siepaczy ambasadora rosyjskiego i czmychnął do Lwowa, gdzie już czekał na niego drugi członek tego sprzysiężenia, arcybiskup lwowski, Sierakowski, i Anna z Sapiechów-Jabłonowska, kobieta, która de facto zorganizowała spisek barski. To już mówiłem o tym, ale jeszcze raz podkreślę, rola kobiet w ruchu niepodległościowym nie zaczyna się od symbolicznej postaci Emilii Plater i nie kończy się, rzecz jasna, nie mniej symbolicznej postaci Anny Walentynowicz, ale zaczyna się wcześniej i trwa nadal. I właśnie takim symbolem pierwszym wielkim jest dla mnie Anna Sapiechów-Jabłonowska, która była no, nie tylko siłą sprawczą, ale powiedziałbym głównym mózgiem Konfederacji Barskiej obok biskupa Adama Krasińskiego, bo to był drugi wielki, można powiedzieć, mąż stanu, który próbował kierować poczynaniami Konfederacji. Po naradach w Kukizowie pod Lwowem i w Dunajowie, Kukizów należał do Anny Sapiechów-Jabłonowskiej, a Dunajów do arcybiskupa Sierakowskiego, no ostatecznie przygotowali dokumenty ogłaszające Konfederację, która będzie walczyła o niepodległość Polski. Po prostu to jest główny cel, o wiarę, obronę wiary przed jej, no powiedziałbym, poniżeniem przez rosyjską protekcję, przez ambasadora, i w obronie niepodległości, która dodatkowo podeptana została 24 lutego 1768 roku narzuceniem Rzeczpospolitej sojuszu z Rosją. Sojuszu oczywiście takiego, no jak powiedzmy może mieć Mongolska Republika Ludowo-Demokratyczna ze Związkiem Sowieckim w momencie, kiedy Mongolia powstała, czyli w 1921 roku. Mam na myśli socjalistyczną Mongolię tak zwaną. W reakcji właśnie na te formalne i symboliczne oznaki zniszczenia niepodległości przez rosyjskie imperium ogłasza walkę o całość, niepodległość Rzeczpospolitej i o jej tożsamość religijną Konfederacja w Barze 29 lutego 1768 roku. Nie czas tu i nie miejsce, by przypominać tę historię zawikłaną, a jednocześnie w zarysach znaną. Polecam oczywiście genialną i niezastąpioną do dzisiaj monografię Władysława Konopczyńskiego, dwutomową monografię dziejów Konfederacji Barskiej, ale ta najdłużej trwająca walka w obronie polskiej niepodległości, bo Konfederacja trwała 4,5 roku do lata 1772, przetoczyła się przez całą Rzeczpospolitą, od granicy Prus, od Poznania po Smoleńsk. Tak jest, ponieważ mimo iż Smoleńsk leżał już od połowy XVII wieku pod panowaniem rosyjskim, to aż pod Smoleńsk zapuścili się Zagończycy Konfederacji Barskiej, w tym niesławnej pamięci później także targowiczanin Józef Kosakowski. W Konfederacji Barskiej dowodził silnym oddziałem, czterotysięcznym oddziałem, no, takim kawaleryjskim można powiedzieć, który zapuścił się na terytorium Rosji aż pod Smoleńsk. A więc cała Rzeczpospolita jakoś przeszła przez ten ogień Konfederacji Barskiej. Ogień, który, tak jak dzisiaj trwają te spory o powstanie warszawskie przede wszystkim, wokół tego się ogniskują, ale ożyją za parę dni znowu przy okazji powstania styczniowego te spory. Czy to było tylko niszczące szaleństwo? Wszystko zniszczyło powstanie styczniowe, tak jak niektórzy twierdzą dzisiaj. Wszystko tylko zniszczyło powstanie warszawskie, które było absurdem, zbrodnią, przestępstwem. Czy też było zdrowym odruchem powstania przeciwko upadkowi, przeciwko upodleniu. Zdrowym odruchem o ozdrowieńczych także konsekwencjach. Otóż tak właśnie ja oceniam Konfederację Barską i nie ja jeden, bo to oczywiście bez znaczenia jak ja to oceniam, jak oceniła to późniejsza tradycja kulturowa polska, ta największa, właśnie z Mickiewiczem, ze Słowackim, który poświęcił swoje najwspanialsze dramaty Konfederacji Barskiej, ksiądz Marek Chorsztyński, Sen Srebrny Salomei, to są arcydzieła dramatu
nie tylko polskiego, ale europejskiego. No aż po taką wzruszającą wzmiankę, ktokolwiek z Państwa pamięta komedię Fredry Zemsta, jak rozczula się Cześnik nad panią Barską, nad swoją szablą, która pamięta Konfederację Barską. No to jest to doświadczenie, prawda? Wtedy byliśmy wolni. Tak jak pamiętam taki wzruszający film, to też przepraszam, że na marginesie i trochę meandrycznie wspomnę o tym. Bardzo polecam Państwu. Wspaniały film nakręcony przez niemieckiego dokumentalistę. Die Konspirantinnen, konspirantki, poświęcony powstankom warszawskim, jak się to dzisiaj mówi, uczestniczkom powstania warszawskiego, gdzie Niemiec taki zdumiony jakby tym faktem, że kobiety przyjmują zupełnie inną rolę niż właśnie, wynika to z tradycji niemieckiej, Kinderkirche, prawda, dzieci, kuchnia i kościółek, w skrócie tak by można te tradycje streścić, w Rzeczpospolitej czy w Polsce w 1944 roku kobiety stały w pierwszym szeregu nie tylko sanitariuszek, ale w walce i rozmawia właśnie z tymi żyjącymi jeszcze na progu lat 2000 uczestniczkami powstania, które walczyły z bronią w ręku. I takie tam jest szczególnie wzruszające świadectwo pani, która straciła wzrok w powstaniu jako 18-letnia dziewczyna. I ona mówi do tego, prawda, zadającego pytania, nie żałuję ani przez moment, że przez następnych tam, nie wiem, 60 lat już nie oglądałam świata i nie oglądam go nadal, bo byłam wtedy wolna i czuję się nadal wolna dzięki temu właśnie, co wtedy przeżyłam. No i to jest coś, czego być może nie każdy widz zrozumie, ale co ten niemiecki dokumentalista z pełnym szacunkiem pokazuje. Warto, żeby oglądali ten film dokumentalny ci, którzy tak plują na powstanie warszawskie, którzy z taką nienawiścią i pogardą na jego temat się wypowiadają. Ale wracam do Konfederacji Barskiej, ponieważ ona wywoływała to samo powstanie. Jak to? 5 lat takich walk, które nie mogły przynieść zwycięstwa. Dopiero jakby tworzył się ten duch militarny Polski, odradzał po latach zupełnego upadku, bo od czasów Jana III Sobieskiego Wojsko Polskie nie wygrało żadnej bitwy w polu. Przegrywało, było bite wszędzie. Duch, powiedziałbym, husarii rozpłynął się bez śladu w pacyfizmie szlacheckim. I teraz tamto powstanie 1733 roku, teraz Konfederacja, teraz nowa Konfederacja Barska jakby odradza na jeszcze większą skalę to poczucie, jednak trzeba się bić, trzeba się nauczyć bić. Dopiero się uczono walczyć. Francuscy instruktorzy przybyli, wsparli rzeczywiście tę konfederację od strony takiej organizacyjnej. Turcja pomogła, wypowiadając wojnę Rosji, wojnę, którą ostatecznie przegrała. Nie było więc tak, że Rzeczpospolita była całkowicie, ta Rzeczpospolita Barska była całkowicie osamotniona, ale musiała ulec przewadze najsilniejszej potęgi militarnej w całej Europie Wschodniej, czyli Rosji. I co tragiczne, przewadze wspieranej Wojskiem Polskim, bo król wysłał Wojsko Polskie do tłumienia Konfederacji Barskiej, co było czynem strasznym. Niejako po drugiej stronie znalazła się równie straszna decyzja części, nierozważnej części Konfederatów Barskich, ogłoszenia detronizacji króla, co było dyplomatycznie niemądre, i jeszcze gorsza decyzja o porwaniu króla, które nastąpiło w 1771 roku, ale po kilku godzinach nieudolnie, że tak powiem, przeprowadzony plan skończył się uwolnieniem króla i potępieniem całej Konfederacji przez całą wczesną Europę, no bo zamach na pomazańca był czymś nie do przyjęcia wtedy. A więc kończy się ta walka 5-letnia, w której brało udział ponad 100 tysięcy ludzi. Ponad 100 tysięcy szlachty wzięło udział w różnych częściach Rzeczpospolitej w tej walce. Co najmniej 14 tysięcy poszło na Syberię, kilkanaście tysięcy zginęło w walkach, więc straszne doświadczenie, rzeczywiście porównywalne z powstaniem styczniowym dopiero pod tym względem, ale zostawia ono jeden zasadniczy testament. Jeżeli Rzeczpospolita jest upodlona, pozbawiona niepodległości, to musimy przynajmniej walczyć o nią, dać świadectwo, z którego być może skorzystają następne pokolenia. Świadectwo, że nie można zgodzić się z takim upodleniem, że trzeba walczyć. I to
pięknie wyraził Pułaski, Kazimierz Pułaski, syn Józefa, tego, który brał udział w obu konfederacjach, o których mówiłem. Kazimierz Pułaski, ten najsłynniejszy dowódca Konfederacji Barskiej, późniejszy bohater walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych, w swojej mowie do żołnierzy przed samą bitwą. Pozwolę sobie zacytować ten tekst, piękny tekst. Jużeśmy dość pod uciążliwym nieprzyjaciela jarzmem jęczeli. Czas, by sromoty z imienia naszego zetrzeć plamę, a cudzym narodom okazać, żeśmy Polacy. My giniemy, ojczyzna żyje. My żyjemy, ojczyzna ginie. Żyjemy w ojczyźnie, niech też ojczyzna żyje przez nas, ponieważ jej całość teraz na gardłach naszych i krwi naszej zależy, ale dałby Bóg nieszczęściem naszym kupić ojczyźnie szczęście jej. Idźmy naprzeciw widocznej śmierci. Straciliśmy wszystko dla Boga, ojczyzny. Straćmy i życie, które nam zostaje. Niech o tym wie daleka potomność, że jeżeli ojczyzny bronić nie umieliśmy, wtedy umrzeć za nią umieliśmy. To brzmi strasznie patetycznie, prawda? Brzmi jakoś nie do przyjęcia. A jednak ci ludzie nie tylko to powiedzieli, ale część z nich, jak powiedziała, tak zrobiła. Walczyli, ginęli, szli na Syberię, żeby nie zapomnieli następni o nich, po nich o tym, że Polska wolna, Polska niepodległa jest wartością, bez której nie ma sensu życie polityczne w każdym razie. I to doświadczenie, żeby się nie zmarnowało, potrzebny był drugi, powiedziałbym, drugi sposób prowadzenia tej walki o niepodległość Polski, która została zabrana. To było prowadzenie pracy edukacyjnej i reformatorskiej pokojowymi środkami. Nie jako alternatywy, nie jako czegoś, co ma przekreślić wysiłek zbrojny Konfederatów Barskich. Tylko ten wysiłek został podjęty po to, żeby nie zmarnowała się ta krew. Żeby ona przyniosła dobre owoce, trzeba było nauczyć obywateli lepiej upominać się, skuteczniej upominać się o wolność. I temu służyły kolejne reformy, które przynosi Sejm, jaki zaakceptował, to hańba oczywiście tego Sejmu, zaakceptował pierwszy rozbiór wbrew protestom między innymi Tadeusza Rejtana. Ten Sejm jednocześnie uchwalił w związku z kasatą zakonu jezuitów przez papieża przejęcie majątku jezuickiego na potrzeby pierwszego świeckiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, czyli Komisji Edukacji Narodowej. I ta reforma niewątpliwie bardzo przyspieszy to pozytywne oddziaływanie szkolnictwa na kształtowanie nowego pokolenia światłych Polaków, ponieważ Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które równocześnie powołano, wyprodukuje ponad 200 tysięcy podręczników, w których będzie się uczyło po prostu nowoczesnego patriotyzmu. Nie było chyba w Europie ówczesnej, a w każdym razie niewiele, jeśli w ogóle były, niewiele było takich państw, gdzie było tylu obywateli żyjących emocjami politycznymi, patriotycznymi w sposób świadomy, tak jak w Rzeczpospolitej po Konfederacji Barskiej w dobie dzieła Komisji Edukacji Narodowej. I to jest także czas, kiedy przypomnijmy te reformy, które zaczęły się wcześniej, bo przecież jeszcze raz podkreślę, że to nie dopiero Komisja Edukacji Narodowej, ona kontynuuje, wzmacnia to dzieło, ale już w latach 40. od Stanisława Konarskiego zaczyna się ten proces. No i właśnie biskup Załuski, ten wywieziony do Kaługi w 1767 roku razem z biskupem Sołtykiem z Krakowa i hetmanem Rzewuskim, założył tu w Warszawie w 1747 roku pierwszą w Europie bibliotekę publiczną. Bibliotekę Załuskich razem ze swoim bratem. 12 lat później otworzy swoje podwoje biblioteka British Museum. Pierwsza w Anglii biblioteka publiczna. Później dopiero będą powstawały kolejne biblioteki publiczne na kontynencie europejskim. W 1747 roku zaczyna się ten niewątpliwy znak pewnej przemiany oświeceniowej, w dobrym tego słowa znaczeniu, w Warszawie.
Ten proces przyspiesza po 1773 roku, po szoku pierwszego rozbioru. Tu od razu dodam w nawiasie, kto z Państwa będzie miał czas i ochotę i jest zainteresowany, to chciałem zapowiedzieć, że wkrótce ukaże się, myślę, że za miesiąc, dwa, przełomowa zupełnie monografia pierwszego rozbioru, napisana przez najwybitniejszą w tym zakresie specjalistkę, panią Dorotę Dukwicz, Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, która omawia najbardziej wnikliwie proces decyzyjny Katarzyny w sprawie pierwszego rozbioru, bo decyzja zapadała tylko w umyśle, w mózgu jednej osoby, Katarzyna. Fryderyk II, który oczywiście był bardzo zainteresowany rozbiorem Polski, mógł tutaj tylko no, namawiać, pobudzać, podchodzić Katarzynę, żeby jakoś ją do tego namówić, ale o wszystkim tylko i wyłącznie decydowała Katarzyna i Konfederacja Barska, wbrew tezom, które są setki razy powtarzane przez różnych publicystów historycznych, a nawet przez niedouczonych historyków, Konfederacja Barska nie była powodem pierwszego rozbioru. Powodem pierwszego rozbioru była imperialna polityka Rosji, która wahając się między dwoma możliwościami, podporządkowanie całej Rzeczpospolitej lub jej okrojenie, żeby zaspokoić pazerność poszczególnych urzędników, faworytów carycy, nowych faworytów carycy, zdecydowała się jednak na rozbiór. A więc polecam, tutaj oczywiście to skrótowo i w uproszczeniu przedstawiam, wspaniałą monografię, która niedługo to zagadnienie wyświetli, jak mniemam, do końca. Otóż ten szok pierwszego rozbioru przyspiesza tę pracę nad zmianami, nad reformami, które toczą się coraz bardziej w ogniu dyskusji, no to co mamy robić? Czy mamy rzeczywiście przyjąć te wzory z Zachodu, uznać, no jesteśmy troszkę zacofani, troszkę nam tutaj brakuje tych nowoczesnych sposobów urządzenia państwa, czy też powinniśmy jednak zachować ten stary ustrój wolnościowy? Wobec coraz bardziej, coraz oczywiście ciążącego ucisku, przepraszam, ciążącego panowania Rosji nad Warszawą, coraz silniejsze są także te emocje niepodległościowe. One w połączeniu ze szczególną geopolityczną koniunkturą, którą wytwarza uwikłanie Rosji w nową wojnę z Turcją i ze Szwecją, sprawia, że w momencie, kiedy zbiera się Sejm w 1788 roku, ta reformatorska tendencja przybiera natychmiastowo, można powiedzieć, formę manifestacji niepodległościowej, którą popierają prawie wszyscy posłowie, prawie z wyjątkiem stuprocentowych agentów Rosji. Niektórzy nawet stuprocentowi agenci Rosji musieli wtedy udawać, że nimi nie są i też popierali tę reformę, która polegała na podniesieniu poziomu wojska do 100 tysięcy żołnierzy. Że Rzeczpospolita chce mieć nareszcie wojsko, bo wcześniej miała 12 tysięcy, no, Rosja miała wtedy 300-400 tysięcy, Prusy mogły 200 tysięcy wystawić, no więc mowy nie było o tym, żeby Rzeczpospolita nawet gdyby chciała obroniła się choćby przeciwko tym dwóm wyjątkowo drapieżnym sąsiadom. 100-tysięczna armia miała być pierwszym krokiem w kierunku odzyskania niepodległości. To była pierwsza uchwała Sejmu Czteroletniego, który okaże się czteroletnim, prawda? W ślad za nim pójdą dyskusje na temat reformy wewnętrznej. Jak ją przeprowadzić, jak ograniczyć te tradycje wolnościowe, liberum veto, żeby Polska stała się rządną bardziej. Ostatecznie nie czas tutaj, by przedstawiać tę historię szczegółowo, ale właśnie w duchu pamięci o tej ofierze, jaką złożyli Konfederaci Barscy, jaką składały wcześniejsze pokolenia, żeby Polska była niepodległa, żeby Polska była Polską, jeszcze to określenie tutaj warto przypomnieć, że ono rodzi się w czasie Konfederacji Barskiej. Nie był chyba tego świadomy Jan Pietrzak, że cytuję słowa, które wypowiedział stary kanclerz Czartoryski, jeden z dwóch wujów Stanisława Augusta Poniatowskiego, liderów potężnej partii, wcześniej prorosyjskiej, ale reformatorskiej, ale właśnie w czasie Konfederacji Barskiej Czartoryscy nie zdecydowali się poprzeć Rosji, walki z konfederatami barskimi i kiedy ambasador rosyjski, nowy ambasador, Wołkoński, namawiał ich do tego, żeby przystąpili do walki z Konfederacją Barską, bo jak nie przystąpią, to zasekwestruje się ich, czyli zajmie, wojsko rosyjskie zajmie ich gigantyczne dobra, a te dobra rzeczywiście liczyły dziesiątki tysięcy poddanych, wiele dziesiątków miast i setki wsi.
Czartoryscy odpowiedzieli, nie, Polska pozostanie Polską. Polska musi pozostać Polską. I nie przyłączyli się do walki z Konfederacją Barską. To jest właśnie ta postawa, którą przypomniano sobie wtedy w czasie reform Sejmu Wielkiego i w imię tego, żeby Polska pozostała Polską, trzeba było zdecydować, co stanowi jej istotę. Niepodległość od bezpośredniego rosyjskiego zagrożenia, czy wierność starym tradycjom, które Rosja i inni sąsiedzi wykorzystują do osłabiania Polski. To był tragiczny dylemat, bardzo trudny dylemat. Próba rozwiązania tego dylematu znalazła się w dziele, które czcimy dzisiaj oficjalnie jako święto narodowe, ustawy rządowej nazywanej Konstytucją 3 maja. I tu już zmierzając do, że tak powiem, ostatniej części mojego wykładu, w której oddam głos Mickiewiczowi przede wszystkim, chcę przypomnieć podstawowe założenia tej konstytucji. Po pierwsze, trzeba przytoczyć preambułę, bo w niej jest istota tego, co było najważniejsze i najbardziej pobudzało pozytywne emocje wokół Konstytucji 3 maja. Cytuję. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu, Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz z Stanami Skonfederowanymi, czyli z Sejmem i Senatem, w liczbie podwójnej, naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc skorzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu i tak dalej, niniejszą konstytucję uchwalamy. Jeszcze raz podkreślę kluczowe elementy w tej preambule. Po pierwsze, tytulatura króla. Tytulatura, bo czasem się to pomija, nie zwraca się na to uwagi, no co tam będziemy wymieniać stare tytuły. Ale to było niezwykle ważne, przypomnienie tego, że Rzeczpospolita to nie jest ten kawałek, który został po pierwszym rozbiorze. Że Rzeczpospolita to jest to wszystko, co ją tworzyło dobrowolnie, stworzyło w wieku XV, od Unii Polsko-Litewskiej, XVI, XVII. A więc, że to jest, to są także Inflanty, Smoleńsk, Czernichów ten oczywiście, na południe od Smoleńska, gdzie było odrębne województwo ustanowione w 1635 roku. To jest cała Wielka Rzeczpospolita i dzisiaj powiedzielibyśmy, to jest wspólnota Polski, Litwy, Łotwy, Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy. W dowolnej kolejności można wymieniać te części składowe. A więc przypomnienie tego, czym jest całość Rzeczpospolitej, jest pierwszym bardzo ważnym elementem. Nie zrezygnujemy z tej całości Rzeczpospolitej. Mały kawałek, jak nam dadzą autonomię w Warszawie, to nie wystarczy, czy w Krakowie. To nie jest Rzeczpospolita, Warszawa czy Kraków. Rzeczpospolita to jest to wszystko, co jest wymienione w tytulaturze króla. Po drugie, być może to jest nawet jeszcze ważniejsze, to jest stwierdzenie wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów. To przeżycie wolności. Uchwalamy coś sami dla siebie. Nie obcy ambasador nam dyktuje, jak było cały czas do tej pory, od początku XVIII wieku. Nie obce wojska, których akurat nie ma, bo walczą przeciwko Turcji, rosyjskie wojska. Tylko sami sobie uchwalamy to, co chcemy, to, co uważamy, że jest nam potrzebne dla naszego dobra. Sami o sobie decydujemy. I jednocześnie, to jest też ważne stwierdzenie, chociaż nie dla wszystkich do przyjęcia wtedy, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady. A więc jest stwierdzenie samokrytyczne. Coś zawiniliśmy sami, jakieś tutaj błędy były w naszym ustroju. Musimy je poprawić, ale sami.
nie będzie nam przychodził ktoś z zewnątrz i mówił, co mamy poprawiać, tylko sami stwierdziliśmy, że coś było niedobrze w tej konstrukcji naszych przywilejów, wolności i poprawiamy to. Wśród 11 artykułów Konstytucji, bo Konstytucja była krótka, tak jak Konstytucja amerykańska, 2 lata starsza. Przypomnijmy, Konstytucja amerykańska została uchwalona 2 lata wcześniej. Pierwsza Konstytucja na świecie, w nowoczesnym tego słowa rozumieniu. Polska była drugą. Czy to powód do dumy? O tym za chwilę jeszcze powiem. W każdym razie była też krótka, tylko 11 artykułów. W jednym z nich znalazł się trzeci powód do dumy późniejszej z tej konstytucji. Dumy może ograniczonej, jeśli się wczytać w szczegóły tego, że tak powiem, artykułu, ale perspektywa była jednoznaczna. Miasta, mieszczanie zostają podniesieni do godności wolnych obywateli. Już nie sama szlachta tworzy ten stan obywatelski, ale mieszczanie wchodzą w ten krąg wolnych obywateli. A włościanie, stan chłopski, zostają objęci opieką rządową. Otwarta zostaje wyraźnie perspektywa, że i ich w przyszłości, jak krótkiej to powinno od nas samych zależeć, ale oby jak najkrótszej, i oni będą cieszyli się wolnością polityczną, ale już są objęci opieką państwa. Nie można ich traktować jak niewolników. I to ta właśnie perspektywa podniesienia wszystkich do wolności, wszystkich mieszkańców Rzeczpospolitej, staje się pewnego rodzaju częścią mitu Konstytucji 3 maja. Dlaczego używam w tym sformułowaniu określenia mit? Dlatego, że oczywiście w praktyce politycznej prawodawstwo Sejmu Wielkiego no nie było aż tak jednoznaczne, bo przed Konstytucją 3 maja na przykład zabrano prawa obywatelskie około 200 tysiącom ludzi. Po prostu pozbawiono praw obywatelskich gołoty, czyli szlachty nieposiadającej. Przyjęto zasadę liberalizmu, zachodniego liberalizmu, o prawie głosu decyduje majątek. Dlatego mieszczanie zostali dopuszczeni do głosu, posiadający mieszczanie. I to jest oczywiście no, liberalne w zachodnim XIX-wiecznym czy XVIII-wiecznym rozumieniu tego słowa pojmowanie prawa do wolności. Tylko właściciel, posiadacz może być wolnym człowiekiem. A więc w zależności od stanu majątkowego jesteśmy wolni albo nie. Rzeczpospolita wcześniejsza opierała się na innym założeniu. To od, no powiedziałbym, poświęcenia stanu rycerskiego dla Rzeczpospolitej zależy wolność. Teoretycznie tak przecież brzmiał powód do szlacheckiego przywileju wolności obywatelskiej, że bronią Rzeczpospolitej. Mogą nic nie posiadać, ale jeżeli bronią Rzeczpospolitej, to są, powinni być ludźmi wolnymi. A więc oczywiście w niuansach można rozpatrywać wiele tutaj aspektów ważnych dla roku 1791, ale z perspektywy lat najważniejsze były te trzy elementy, które wymieniam tutaj. Przypomnienie, że Rzeczpospolita jest całością pewną, nie jakimś kawałkiem okrojonym właśnie przez rozbiór dokonany 20 lat wcześniej czy 18 lat wcześniej. Po drugie, że Rzeczpospolita istotą jej jest niepodległość, nie możemy ulegać obcej przemocy nakazom. I po trzecie, to właśnie, że powinniśmy zmierzać do stanu, w którym wszyscy mieszkańcy Rzeczpospolitej będą ludźmi wolnymi. To jest ten ideał szlachecki, który powinien być rozszerzony na ludność całej Rzeczpospolitej. Oczywiście wiemy, że ten entuzjazm, który towarzyszył ogłoszeniu Konstytucji, entuzjazm wynikający przede wszystkim z tego drugiego aspektu, o którym mówiłem, znaczy poczucia, uchwaliliśmy coś bardzo ważnego dla siebie sami. Nie ma tutaj rosyjskich wojsk przy katedrze świętego Jana, gdzie wnosi się na rękach króla po uchwaleniu Konstytucji. Nie ma podziału na partie. Wszyscy się cieszymy, czy prawie wszyscy oczywiście były pojedyncze manifestacje przeciwko Konstytucji. I w ciągu następnych miesięcy bardzo umiejętnie prowadzona propaganda prokonstytucyjna przez obóz królewski i reformatorski sprawia, że sejmiki w ogromnej większości przyjmują ustawodawstwo konstytucyjne, Konstytucję 3 maja. Obchody, to pierwszy raz tak nowocześnie była zorganizowana propaganda, powiedziałbym, polityczna, która sprawiła, że niemal w każdym województwie, w każdym
sejmiku w każdym powiecie świętowano konstytucję. Obchodzono uroczyście rocznicę, pierwszą rocznicę i ostatnią konstytucji 3 maja 1792 roku, dlatego ostatnią, że już wyruszyły wojska Katarzyny zniszczyć to dzieło. I już powołana została w Petersburgu konfederacja zwana Targowicką. Konfederacja, której sztandarem było przywrócenie dawnych wolności Rzeczpospolitej. I tu odzywa się z całą mocą fałszywy akord, jak to pięknie przedstawi właśnie Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu, w koncercie Jankiela, gdzie jakby opisując słowami muzykę Jankiela przedstawiającą historię Polski poprzednich 20 paru lat, po tym wspomnieniu starych uczestników wesela Pana Tadeusza i Zosi, którzy wzruszają się na wspomnienie Konstytucji 3 maja, następuje fałszywa nuta, zgrzyt Targowicy. Targowica to właśnie bardzo ważny aspekt poza czysto łajdackim aspektem, który jest nieciekawy, bo łajdacy występują zawsze, prawda? Czasem biorą górę. Występuje także jako pewnego rodzaju oferta ideowa. Przynajmniej jeśli idzie o Szczęsnego Potockiego, który szczerze wierzył, jakkolwiek był trochę szalonym człowiekiem, upośledzonym przez okrucieństwo, którego na nim się ojciec dopuścił. Skatował go prawie na śmierć i zamordował mu jego żonę, wybrankę w każdym razie, w młodym wieku bardzo. No ale nie usprawiedliwiam tutaj Szczęsnego Potockiego, tylko mówię o tym, że on szczerze wierzył w to, że broni wolności przed despotyzmem, który ustanawia wprowadzona przez Konstytucję 3 maja zasada dziedziczności tronu. Bo to był kamień obrazy w tej Konstytucji. Już nie będziemy mieli prawa wyboru króla, tylko będzie tron dziedziczny. Skąd był pomysł tronu dziedzicznego? No oczywiście, żeby uniknąć okazji, którą wykorzystywali sąsiedzi, żeby wmieszać się w sprawy wewnętrzne Polski, właśnie tak jak wykorzystywali kolejne elekcje, tylko ustalić tę dynastię, która cieszyła się pewnego rodzaju przyzwyczajeniem obywateli, dynastię saską. Na Sasów się zgodzą i konserwatyści, i miłośnicy tradycji, bo już byli tacy królowie, a jednocześnie unikniemy niebezpieczeństwa elekcji, niebezpieczeństwa geopolitycznego, że się wtrącą sąsiedzi, przyślą swoje armie znowu, żeby wybierać kogoś. No ale koniec wolnej elekcji to koniec wolności obywatelskiej, prawda? Mówią zwolennicy Targowicy na czele ze Szczęsnym Potockim, który głosi już wtedy hasła radykalnie republikańskie. Mówi, no ustrój Stanów Zjednoczonych dla nas powinien być wzorem. Możemy się podzielić nawet na 200 republik, byle zachować wolność. Niepodległość nie ma żadnego znaczenia. Wolność się liczy tylko, prawda? Wolność obywatelska, którą utrzymamy pod opieką Rosji. Taka była filozofia polityczna Szczęsnego Potockiego. Również hetman Seweryn Drzewuski szczerze chyba wierzył w znaczenie urzędu hetmańskiego jako podstawy tradycji Rzeczpospolitej i w imieniu obrony tego urzędu skasowanego przez Konstytucję 3 maja umacniał się w oporze prowadzącym do zdrady, bo doprowadził go do zdrady, jaką była Konfederacja Targowicka. Trzeci uczestnik, Franciszek Ksawery Branickiej, był po prostu zdrajcą od A do Z, nie miał żadnego ideowego programu, po prostu był łajdakiem, nikim więcej. Ale mówię o tym właśnie aspekcie ideowym oporu przeciwko Konstytucji 3 maja, żeby pokazać cały dramat tej sytuacji. Dramat, który raz jeszcze unaocznia pewnego rodzaju napięcie między sporem ideowo-cywilizacyjnym, naśladujemy, prawda, innych, reformujemy się, odrzucając naszą tradycję wolnościową, ograniczając ją, żeby ocalić niepodległość, albo jednak walczymy o niepodległość i wtedy trudno, rezygnujemy z naszych wolności, bo jest to konieczne dla obrony Rzeczpospolitej przed wrogiem zewnętrznym. Ten dylemat no, staje wtedy tak ostro jak nigdy, bo wojska rosyjskie wkraczają w maju 1792 roku i moment taki szczególnie, powiedziałbym, dramatyczny przychodzi, kiedy po pierwszych walkach, w których Wojsko Polskie stawia dzielny opór armii rosyjskiej. Bitwa pod Dubienką, pod Zieleńcami. Stanisław August ustanawia tam order Virtuti Militari, a w każdym razie pierwsi nagrodzeni wtedy zostają tym orderem. Wojsko Polskie cofa się, ale w uporządkowany sposób w stronę Bugu i jest gotowe walczyć dalej na czele ze swoim naczelnym dowódcą, młodym księciem Józefem Poniatowskim.
bratankiem, ukochanym bratankiem króla Stanisława Augusta. I wtedy Stanisław August podejmuje wobec listu, który przysłała mu Katarzyna, nakazująca natychmiastowe przystąpienie do Targowicy. Król debatuje ze swoimi doradcami politycznymi, uczestnikami, prawda, tej politycznej elity Rzeczpospolitej po Konstytucji 3 maja, co robić. Pierwszy za przystąpieniem do Targowicy opowiedział się główny obok króla twórca Konstytucji 3 maja, Hugo Kołłątaj. To był człowiek bardzo marnego charakteru, jakkolwiek wybitny umysł. No niewątpliwie był człowiekiem no niepozbawionym wad, nazwijmy to tak. I tą wadą najbardziej drastycznie ujawniającą się była jego rola odegrana w czasie tej narady 21 lipca 1792 roku. On pierwszy namawia króla, no nie, musimy przystąpić do Targowicy, ratować co się da. Trzeba, wszystko co powie Katarzyna trzeba zaakceptować, inaczej zlikwiduje państwo polskie. I król po chwili wahania, w sytuacji kiedy czterech członków jego rady, można w skrócie tak powiedzieć, jest przeciwko radzie, znaczy przeciwko dyktatowi Katarzyny, ale ośmiu jest za, on się przyłącza do tej większości. No ale inna jest odpowiedzialność króla, a inna jest Kołłątaja. Król przystąpił do Targowicy. I to jest moment, który oczywiście kwituje bardzo szybko list zdruzgotanego tą decyzją bratanka, czyli księcia Józefa Poniatowskiego, który rozpacza, no jak mogłeś, stryju, coś takiego, znaczy wuju, przepraszam, coś takiego zrobić. Jest zrozpaczony, zdruzgotany, chciał zginąć w walce, bo on chciał walczyć dalej, tak jak duża część jego oficerów. No ale ta decyzja podjęta przez króla może być porównana chyba najplastyczniej do sytuacji Ukrainy, powiedzmy z marca tego roku. Po pierwszych tygodniach walki, kiedy Ukraińcy stawili opór, wiadomo było, że przecież nie wygrają w tym sensie, żeby zanieść wojnę do Moskwy, prawda? Ale trwały walki i bronili swojego terytorium. Gdyby Zełenski po dwóch tygodniach powiedział, no to nie, to jednak podpisuje akt kapitulacji. To była dokładnie ta sytuacja. To jest dokładnie ta sytuacja. Król mógł powiedzieć, przyłączam się do walki, albo zostaję w Warszawie, walczcie dalej w każdym razie. Bo możecie walczyć, macie jeszcze te możliwości. Nie wiemy, co by było gdyby. Nie wiemy, jakie byłyby tego rezultaty. Ale możemy się nad tym zastanowić, mając przed oczami inne zachowanie kogoś, kto w funkcji króla występuje w innych oczywiście okolicznościach sytuacji w sąsiedniej Ukrainie wobec napaści rosyjskiej armii i oporu stawianego przez znacznie słabszą, ale broniącą się armię ukraińską. To jest tragedia, którą odsłania Targowica. Jednocześnie reakcja na to, co dzieje się po przystąpieniu króla do Targowicy, wprowadzeniu no rzeczywiście strasznych, w cudzysłowie, porządków targowickich, kiedy już odsunięta zostaje ta trójka pierwszych inicjatorów Targowicy i przystępują do dzieła już ludzie no, ostatniego rzędu, Szumowiny ostatniego rzędu. Ci wieszani potem w Warszawie i w Wilnie zresztą w czasie powstania kościuszkowskiego zdrajcy. To właśnie reakcją na to upodlenie jest kolejne powstanie, powstanie kościuszkowskie. Polska już nie zareaguje poddaniem się, bierną akceptacją zniewolenia, tak jak bywało w czasach saskich, tylko będzie już upominała się, pamiętając tradycję Baru, pamiętając tradycję Konstytucji 3 maja, będzie Polska walczyła. To jest droga, która prowadzi przez powstanie kościuszkowskie, przez legiony, dalej. Ta droga będzie najskuteczniej prowadziła w stronę odrodzenia Polski, jak się okaże, nie tylko przez walkę na polu bitwy z orężem w ręku, ale przez walkę, w której to dzieło oręża będzie zinterpretowane i ubrane w słowo wieszcze, można tak powiedzieć, użyć tego właśnie określenia romantycznego, słowo, które zmienia pokolenia Polaków, słowo, które sformował Adam Mickiewicz. Zmierzając już do konkluzji, pozwolę sobie powiedzieć, że
Fakt, że urodził się 24 grudnia 1798 roku, a więc w czasie, kiedy już legiony polskie walczyły we Włoszech pod hasłem jeszcze Polska nie zginęła, jeszcze Polska nie umarła, tak jak pierwotnie brzmiała ta wersja Mazurka Józefa Wybickiego, zwanego Mazurkiem Dąbrowskiego, jest bardzo ważny dla Mickiewicza, dla jego samoświadomości, prawda, że ta Wigilia Nowej Polski towarzyszy jego narodzinom. On jest tego wkrótce świadomy. Ale było to możliwe dlatego, że jest prowadzono obok tej walki, której symbolem są legiony, Mazurek Dąbrowskiego. Później wysiłek, powiedziałbym, tych dziesiątków tysięcy żołnierzy, którzy pod Napoleonem próbowali walczyć o Polskę. Jest ten wysiłek równoległy, kontynuujący jakby dzieło reform XVIII-wiecznych. Ten wysiłek, którego nowym konstruktorem jest Adam Jerzy Czartoryski, wnuk owego kanclerza, który powiedział, że Polska pozostanie Polską w 1769 roku, ambasadorowi rosyjskiemu. Adam Kazimierz, no albo wnuk Repnina, bo nie jest wykluczone, że jednak pochodził z nieślubnego związku Izabeli Czartoryskiej z ambasadorem rosyjskim, wcześniejszym Mikołajem Repninem. Zostawmy te szczegóły alkowy. W każdym razie był niewątpliwie do szpiku kości patriotą polskim Adam Jerzy Czartoryski, ale jak już o tym mówiłem tutaj, więc nie będę tego powtarzał, korzystając z faktu swojej w pewnym sensie przypadkowej znajomości bliskiej z nowym carem Aleksandrem I, wykorzysta ten fakt do stworzenia potężnej instytucji edukacyjnej kontynuującej dzieło Konarskiego, dzieło Komisji Edukacji Narodowej, a mianowicie Wileński Okręg Szkolny w ramach zaboru rosyjskiego, obejmujący całe ziemie dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Litwy, z szkołą główną, czyli Uniwersytetem Wileńskim, wspaniałym ośrodkiem, powiedziałbym, nowoczesnej nauki i zarazem patriotyzmu polskiego, patriotyzmu Rzeczpospolitej i uzupełniającą jego dzieło nową szkołą, znakomitą szkołą średnią w gimnazjum stworzonym przez Tadeusza Czackiego w Krzemieńcu. Te dwie szkoły będą promieniowały przez swoich wychowanków, wśród których będą właśnie Mickiewicz i Słowacki odpowiednio w tych dwóch szkołach, będą promieniowały na kolejne pokolenia polskie. Nie byłoby Mickiewicza, nie byłoby Słowackiego, gdyby nie było tych szkół, tych instytucji, w których mogli szlifować swój geniusz dany im od Boga, szlifować po prostu najwyższym poziomem nauki, którą odbierali po polsku w tych szkołach. To właśnie tego rodzaju podwójne dziedzictwo tego odrodzenia, o którym mówimy, sprawia, że mógł ten geniusz Adama Mickiewicza rozkwitnąć w pełni i podjąć próbę najgłębszego w moim przekonaniu namysłu nad dylematami, które dzisiaj tutaj staram się Państwu przypomnieć i podsumuję je słowami Mickiewicza. Zanim jednakże do tego przejdę, dam jeszcze jeden przykład osoby symbolicznie urodzonej. 3 maja 1791 roku, w dzień uchwalenia Konstytucji, urodził się Henryk Rzewuski. Był on blisko spokrewniony z hetmanem targowiczaninem, choć nie był jego synem, tylko z innej linii, bliskiej linii Rzewuskich. Ale jego dziadem był, pradziadem był hetman Wacław Rzewuski, tenże właśnie hetman wywieziony do Kaługi w 1767 roku. Dlaczego przypominam tutaj postać Henryka Rzewuskiego? Być może nie wszyscy Państwo znacie jego utwory, choć to bardzo ważna postać w naszej literaturze, ważna podwójnie. Raz, jako główny inspirator Pana Tadeusza. Słuchając opowieści gawęd szlacheckich Henryka Rzewuskiego, żywym słowem po prostu przekazywanych, opowiadanych w Rzymie, kiedy spotkał się z nim Adam Mickiewicz w 1830 roku, jakby odnowił w sobie ten świat, od którego odsunął się już przez zesłanie do Rosji, przez emigrację. I ten świat ożywiony słowem Rzewuskiego przelał następnie na papier w Panu Tadeuszu z inspiracji bezpośredniej, także namawiany do tego przez Rzewuskiego. A więc no, nie wiem, czy byłby dokładnie taki sam Pan Tadeusz, gdyby nie było Henryka Rzewuskiego, gawędziarza, powiedziałbym, szlacheckiego. Ale jest także Henryk Rzewuski osobiście autorem najbardziej genialnego portretu Konfederacji Barskiej prozą, bo w dramacie to oczywiście Słowacki, już mówiłem.
Ale prozą Pamiątki Soplicy to jest najcudowniejszy, można powiedzieć, portret mentalności szlacheckiej tamtego czasu, 1768 roku. I tych sporów ideowych między tymi, którzy chcą walczyć o niepodległość i reformę, tymi, którzy chcą bronić tradycji przeciwko reformie i tymi, którzy po prostu myślą wyłącznie o niepodległości. To wplecione w genialną rzeczywiście prozę Gawędy Henryka Rzewuskiego. Otóż Rzewuski, i na tym skończę ten wtręt, zachęcając bardzo do zapoznania się i z Pamiątkami Soplicy, kto nie zna, jest także autorem pierwszej wielkiej polskiej powieści historycznej pod tytułem Listopad. Bardzo zachęcam do przeczytania tej powieści, ponieważ ona jest w całości osadzona wokół tego sporu między modernizatorami a obrońcami dawnej Polski w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dwaj bracia reprezentują te dwa poglądy. Jedni chcą, żeby Polska była taka jak Francja, przyjęła wszystko z Europy Zachodniej. Drudzy nie chcą żadnej reformy, chcą bronić staropolskiej tradycji i obyczaju. A Polska ginie w tym czasie. Ta opowieść ma swoją puentę w postaci wyboru, jakiego dokonał sam Rzewuski. Rzewuski uznaje, że wyzwanie cywilizacyjne, jakim dla niego jest zgnilizna idąca z Zachodu, tak to przedstawia, powoduje, że trzeba opowiedzieć się po stronie Rosji. Niepodległość nie jest tak ważna, jak powiedziałbym, wybór cywilizacyjny, który jeżeli wybierzemy Zachód, oznacza śmierć. Resztki ocalenia naszej tożsamości są z Rosją. To jest wybór Rzewuskiego, Henryka Rzewuskiego, za który został potępiony powszechnie przez emigrację i przez opinię krajową w drugiej połowie XIX wieku. Ale wybór traktowany przez niego ideowo, to nie był cyniczny wybór tylko jakiejś kariery czy pieniędzy, wielkiej kariery, chociaż funkcjonował na dworze Paskiewicza w Warszawie, tutaj nie zrobił. Mickiewicz, wbrew pozorom, nie wybiera przeciwko Rzewuskiemu całkowicie. On traktuje poważnie jego rację i traktuje poważnie rację ideowych targowiczan. Na tym polega ciekawość pozycji Mickiewicza. Dlatego warto skończyć dzisiejszy wykład jego rozważaniami o tych właśnie kwestiach, które dzisiaj omawialiśmy. Trzy główne, powiedziałbym, teksty, w których można znaleźć myśl Mickiewicza o sprawach, które tutaj omawiamy, to najpierw z 1832 roku w różnych i trzeciego, w różnych formach wyrażone poglądy polityczne Mickiewicza w Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, maleńkiej książeczce, która została wydana jako bibuła do przemycania za granicę. Książeczka taka, no, tej wielkości mniej więcej, która wywarła piorunujące wrażenie na Polakach, także na Ukraińcach, którzy na ten wzór stworzą swoje własne księgi narodu ukraińskiego, niezwykle ważne dla stworzenia w pewnym sensie romantycznej wizji ukraińskiej tożsamości i niepodległości. Ale nas tutaj interesuje to przede wszystkim bardziej wąsko rozumiane polskie doświadczenie. To jest wizja Polski, która zmaga się z cywilizacyjną alternatywą Zachodu, która jest obca Polsce, która zdradziła ideały pierwotnej Europy, chrześcijańskiej Europy, odeszła od chrześcijaństwa. I najkrócej mówiąc, misją Polski jest nawrócenie Europy, a nie nawrócenie się na Europę. To jest jednoznaczna wymowa Ksiąg Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. Być może będzie okazja jeszcze za chwilę, pozwolę sobie jeden czy dwa cytaty tutaj przytoczyć. W tym samym czasie, czyli w roku 1832-3, bo w grudniu 1832 ukazały się Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, w tym czasie wydaje Mickiewicz pismo pod tytułem Pielgrzym Polski. Wypełnia je to czasopismo głównie swoimi tekstami, manifestami politycznymi o partii moskiewskiej, partii polskiej. Wspaniałe, rzeczywiście, no, najdoskonalsza klasyka polskiej publicystyki politycznej, to może nawet za słabe określenie, pokazująca ideowe znaczenie polskiego oporu przeciwko imperium, przeciwko zniewoleniu w imię wolności, nie tylko własnej, ale za naszą i waszą. Mickiewicz jest współautorem tego hasła razem z Joachimem Lelewelem.
Wśród tych tekstów w Pielgrzymie Polskim jest tekst poświęcony Konstytucji 3 maja. I to jest właściwie jedyny pozytywny tekst Mickiewicza o Konstytucji 3 maja. To znaczy taki, w którym Mickiewicz mówi, że więcej przemawia za tą konstytucją niż przeciwko niej. Wymieniłem już 3 argumenty, które Mickiewicz podnosi także w tym artykule w Pielgrzymie Polskim za Konstytucją 3 maja. Przypomnienie całości Rzeczpospolitej w tytulaturze króla, żebyśmy się nie pogodzili z jakimś królestwem kongresowym, o to chodziło, prawda, czyli tym ustanowionym po 1815 roku w granicach kończących się na Bugu od wschodu, tylko Wilno, Grodno, ale także Kijów, także Smoleńsk, to jest także część tej Wielkiej Rzeczpospolitej, o której nie można zapomnieć. Nie w sensie, rzecz jasna, wąskoetnicznym, to nie jest Polska dla Polaków, tylko to jest Polska w sensie Rzeczpospolita dla wszystkich jej obywateli. I nie wolno o tej całości większej obejmującej dzisiejszą Ukrainę, Białoruś, Litwę zapomnieć. To jest pierwsza część. Druga to właśnie to hasło niepodległości i trzecia to wezwanie do uszlachcenia wszystkich, do podniesienia do wolności wszystkich. W pozostałych dwóch tekstach, które chciałem przypomnieć, czyli w Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, nie bezpośrednio, a bezpośrednio i najgłębiej, najbardziej krytycznie zarazem wypowiedział się o Konstytucji 3 maja Adam Mickiewicz w swoich wykładach paryskich, głoszonych z trybuny Collège de France, najważniejszej, najbardziej prestiżowej instytucji francuskiej nauki stworzonej w XIX wieku, gdzie w kursie literatur słowiańskich wyłożył właściwie całą historiozofię historii Polski, historii Europy Wschodniej, historii Europy i świata Adam Mickiewicz. I pozwolę sobie na koniec, żeby już nie silić się na żadne nieudolne własne streszczenia, ale żeby oddać głos w sprawie najbardziej kluczowej, tej, którą zapowiedziałem słowami, czy iść za KPO, czy rezygnować z KPO. Pozwolę sobie zacytować fragmenty samego Mickiewicza. Najpierw z Ksiąg Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. Uzasadnienie prawa Polski do tego, by występować z dumą przywódczą, a nie rolą petenta w Europie. Cytuję. Dlaczegoż dane jest narodowi waszemu, zwraca się do Polaków w Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, narodowi waszemu dziedzictwo przyszłej wolności świata? Wiecie, iż człowiek, który ma kilku krewnych, nie zapisuje dziedzictwa temu, który jest najsilniejszy, ani temu, który jest najprzemyślniejszy, ani temu, który najsmaczniej jada i najlepiej pija, ale temu, który go najwięcej kocha i mieszka przy nim, kiedy inni biegają za kuchnią, zyskiem i zabawą. Otóż i waszemu narodowi dlatego zapisane jest dziedzictwo wolności. Tak napisał Mickiewicz tuż po powstaniu listopadowym, tuż po całej tej serii trwającej 100 lat powstań polskich, walk o polską niepodległość, o wolność. Polacy tą walką zasłużyli sobie na to, żeby być stolicą wolności, żeby nikt nie miał prawa ich pouczać o tym, czym jest wolność i jak ją wprowadzać u siebie. Z tego także dzieła pozwolę sobie zacytować jeszcze, jeśli Państwo wytrzymacie, 5 minut dla Mickiewicza. Dwa fragmenty. O tym, jak odeszła Europa od swojego dziedzictwa chrześcijańskiego. Królowie tedy, wyrzekszy się Chrystusa, porobili nowe bogi, bałwany i postawili je przed obliczem narodów i kazali im kłaniać się i bić się za nie. I tak zrobili królowie dla Francuzów bałwana i nazwali go Honor. A był to ten sam bałwan, który za czasów pogańskich nazywał się cielcem złotym. Zaś Hiszpanom zrobił król bałwana, którego nazwali preponderancją polityczną albo influencją polityczną, czyli mocą i władzą. A był to ten sam bałwan, którym Asyryjczykowie czcili pod imieniem Baala, a Filistynowie pod imieniem Dagona, a Rzymianie pod imieniem Jowisza. A zaś Anglikom zrobił król bałwana, którego nazwali panowaniem na morzu i handlem. A był to ten sam bałwan, który się nazywał dawniej Mamonem. A zaś Niemcom zrobiono bałwana, który się nazywa Brotzin, czyli dobrobyt,
a był to ten sam bałwan, który się nazywał dawniej Molochem. I kłaniały się ludy bałwanom swoim. I rzekł król Francuzom, powstańcie, a bijcie się za honor. Powstali więc i bili się lat 500. A król angielski rzekł, powstańcie, a bijcie się za Mamona. Powstali więc i bili się przez lat 500. A inne też narody biły się, każdy za bałwana swego. I zapomniały narody, iż od jednego pochodzą ojca. I rzekł Anglik, ojcem moim jest okręt, a matką moją para. Francuz zaś rzekł, ojcem moim jest ląd, a matką moją bursa, znaczy giełda. A Niemiec rzekł, ojcem moim jest warsztat, a matką moją knajpa. I ciż sami ludzie, którzy mówili, iż głupstwem jest bić się za wiarę przeciwko poganom, ciż sami ludzie bili się za kawał papieru nazwanego traktatem. Bili się o port, o miasto, jako chłopi, którzy biją się tykami o granice ziemi, której nie posiadają, a którą ich panowie posiadają. I ciż sami ludzie, którzy mówili, iż głupstwem jest iść w dalekie kraje na obronę bliźnich, ciż sami ludzie pływali za morze z rozkazu królów i bili się o faktorie, o wór bawełny i o wór pieprzu. I królowie przedawali ich za pieniądze w kraj zamorski. I konkluzja tego w Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. Pielgrzymstwo wasze, mówi do emigrantów polskich Mickiewicz, stanie się dla mocarstw kamieniem obrazy. Odrzuciły mocarstwa kamień wasz od budowy europejskiej, a oto kamień ten stanie się kamieniem węgielnym i głową przyszłej budowy. A kto nań potknie się, ten upadnie i nie powstanie. A z wielkiej budowy politycznej europejskiej nie zostanie kamień na kamieniu, bo przeniesiona będzie stolica wolności. Rządcy francuscy i mędrkowie francuscy, którzy gadacie o wolności, a służycie despotyzmowi, legniecie między ludem waszym i despotyzmem obcym, jako szyna żelaza zimnego między młotem i kowadłem. I bici będziecie, aż żużle z was i iskry z was lecieć będą na kraj świata. I rzekną narody, zaiste kucie tam jest wielkie jako w kuźni piekielnej. I będziecie wołać do młota, do ludu waszego, ludu daruj, a sfolguj, bo gadaliśmy o wolności. A młot rzeknie, gadałeś inaczej, czyniłeś inaczej. I spadnie z nową mocą na szynę. I będziecie wołać do despotyzmu obcego jako do kowadła głuchego. O despotyzmie służyliśmy tobie, no mowa o Rosji oczywiście, zmiększ się, a zrób otwór, abyśmy się skryli od młota. A despotyzm rzeknie, inaczej czyniłeś, inaczej mówiłeś. I wystawi wam grzbiet twardy i zimny, aż będzie przekuta szyna tak, że jej nikt nie pozna. Nie będę już czytał dalej tego bardzo takiego prorockim tonem napisanego obrazu krytycznego wobec Europy, dowartościowującego niezwykle wysoko walkę o wolność ludów wschodniej Europy, ludów Rzeczpospolitej. Dzisiaj nie wiem, co by Mickiewicz miał do powiedzenia o Polakach, ale nie mam wątpliwości, że to, co mówił o Polakach w roku 1832, mówiłby o Ukraińcach w roku 2023. Mówię tylko o tych, którzy walczą o wolność swojego domu. Giną w obronie tego domu, czego nie chcą rozumieć ci, którzy nie rozumieją już pojęcia domu w Europie Zachodniej. Ale chcę przypomnieć, że ta kończąca i najbardziej znana z Ksiąg Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego modlitwa pielgrzyma, z której no, na ogół pamięta się jedno słowo, wolność powszechną ludów, prosimy Cię Panie. Zaczyna się od słów, od niewoli moskiewskiej, austriackiej i pruskiej, wybaw nas Panie, przez męczeństwo 30 tysięcy rycerzy barskich poległych za wiarę i wolność. Bar jest pierwszym układem odniesienia dla myśli Mickiewicza o polskiej tradycji walki o wolność. Ale zakończę tę pobudzającą do myślenia, bo o to mi chodzi, nie o konkluzję ostateczną, ale o pobudzenie do myślenia o pewnych zagadnieniach i historycznych, i współczesnych. Zakończę tę serię cytatów i cały wykład fragmentami wykładów z drugiego roku kursu literatury słowiańskiej, czyli wykładów wygłaszanych w 1842 roku przez Mickiewicza w Collège de France.
Pisze tak o znaczeniu Konfederacji Barskiej. Że ta walka partii dwóch, która jest fatalizmem Polski, przełamuje się właśnie w chwili Konfederacji Barskiej, kiedy tworzy się nowe stronnictwo, które wyobrażać będzie Polskę nową i położy na zawsze granicę między dawną historią Polski a nowoczesną. Stronnictwo to zamierza strącić króla z tronu, a razem wyzwolić Rzeczpospolitą z protekcji rosyjskiej. Konfederaci nie posiadają jeszcze żadnej ustalonej zasady politycznej, nie wysuwają żadnych planów rządowych, ale podnoszą wołanie w imię godności narodowej. Wzywają rodaków pod broń dla wyswobodzenia Rzeczpospolitej. Przemawiają w ten sposób do wszystkich serc szlachetnych. I przechodząc teraz dalej do momentu, w którym król odrzucił wezwanie konfederatów do tego, by też walczyć o wolność już wtedy, w 1768 roku. Hasło konfederatów, głoszących, że walczą tylko za wiarę, niepodległość i wolność ojczyzny, uderzało również w króla, w dawne stronnictwo Czartoryskich i w partię możnowładców. Król uczuł się wtedy naprawdę narzuconym narodowi. Nie śmiał stanąć na czele konfederatów do walki z Rosją, a z drugiej strony nie mógł się wyrzec opieki Rosji. Od tej pory był politycznie umarły. Też myślę o pewnego rodzaju paraleli tych słów do momentu, od której możemy mówić o politycznej śmierci Donalda Tuska. Nie twierdzę, że to był człowiek, to jest człowiek, który od początku chciał czynić źle w Polsce. Ale albo przegrana w wyborach, której tak się nie spodziewał, przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu, kiedy naród go odrzucił, po prostu przegrał wyraźnie tamte wybory. Albo coś znacznie gorszego, to co zobaczył 10 kwietnia jako skutek swojej polityki. Uczyniło go, pozwolę sobie tak to określić publicystycznie, swego rodzaju wampirem polityki polskiej. To jest życie po śmierci, po jakimś przełomie, strasznym wewnętrznym przełomie. Myślę, że bardzo trafnie zdiagnozował Adam Mickiewicz postać Stanisława Augusta Poniatowskiego, który będąc wybrany de facto przez Katarzynę do roku 1768, czyli do Konfederacji Barskiej mógł działać w przekonaniu, że zrobi na pewno coś dobrego dla Polski, decydując się na pewne poniżenia wobec Rosji, bo takie są okoliczności geopolityczne. Może nawet dalej, może aż do przystąpienia do Targowicy, może to był dopiero moment jego śmierci. Nawet w tym momencie jednakże znajdują się historycy, którzy mówią, że przystąpienie do Targowicy króla było uzasadnione. Ale nie ma historyka, polskiego historyka, który by zaakceptował ostateczny czyn Stanisława Augusta Poniatowskiego, który wynikał z tych wcześniejszych, a mianowicie akt jego abdykacji, który oznaczał zgodę na likwidację Rzeczpospolitej. Bo dopóki król nie abdykował, nie podpisał tego dokumentu, który mu podsunął ten sam Mikołaj Repnin już w Grodnie, w 1795 roku, dopóty Rzeczpospolita była. Politycznie nie mogła przestać istnieć, dopóki był król i nie wyrzekł się swojego tytułu. Ale król podpisał ten akt, żeby uregulować swoje wielkie długi publiczne, zaciągnięte na wspaniałe budowle, bardzo takie, z których się cieszymy po dzień dzisiejszy, jak Łazienki, prawda, cały szereg pięknych budynków, które odbudowane cieszą dziś Warszawę. Ale czy one są ekwiwalentem zgody na ostateczne wymazanie Rzeczpospolitej z mapy. A więc gdzieś się zaczyna ta śmierć polityczna i prowadzi do skutków strasznych. To opisał doskonale Mickiewicz w tym zdaniu o Stanisławie Augustie Poniatowskim. Ja sobie trochę nieodpowiedzialnie pozwoliłem na pewną paralelę, która mnie fascynuje, która mnie po prostu dzisiaj zastanawia. Ale pozwolę sobie zakończyć już cytatem poświęconym Sejmowi Wielkiemu i tej debacie nad znaczeniem Konstytucji 3 maja. Cytuję wykład z 15 marca 1842. Historia Sejmu Wielkiego jest historią ducha narodowego, który stopniowo odstępuje od tradycji i na koniec wpada o zwątpienie o sobie samym. Sejm wychodził ze sławnego założenia Kartezjusza i filozofów nowożytnych, którzy rozpoczynali od pytania samych siebie, czy istnieją i dlaczego istnieją. Odrzucał tedy całą historię
Polski, której przeszłość nakładała na nią obowiązek pracowania dla jej przyszłości. Uważał, że może dowolnie przyszłością tą rozporządzać. Nikt przed Polską nie zamyślał o pisaniu karty konstytucyjnej, konstytucji jakiegoś kraju, konstytucji, która by miała obejmować przeszłość i przyszłość, tłumaczyć cel istnienia narodu i wskazywać mu pochód. Polska pierwsza odważyła się na tę nieszczęsną próbę. Dopiero jak przeczytałem te zdania, uświadomiłem sobie rzeczywiście rewolucyjne znaczenie Konstytucji 3 maja. To była pierwsza konstytucja na świecie historycznego narodu. 2 lata wcześniejsza Konstytucja Stanów Zjednoczonych była aktem naturalnym w pewnym sensie, bo ustanawiała nowy naród. Nie istniał wcześniej naród Stanów Zjednoczonych. Nie miał żadnej historii. Ten naród powstał w toku buntu przeciwko koronie brytyjskiej i określił swoje jestestwo, swoją tożsamość aktem prawnym, konstytucją. Polska istniała 8 wieków. Miała setki konstytucji, czyli praw, bo takie nazywano konstytucjami, pojedynczych, uchwalanych przez Sejmy, trwające niemal nieprzerwanie przez 250 lat. I pierwsza konstytucja, która jakby odcięła się od tego i uznała, że może zmienić, stworzyć na nowo rzeczywistość kraju, który istnieje, wspólnoty historyczno-politycznej od pokoleń, była Polska. Po nim będzie Francja rewolucyjna, po niej, po Polsce Francja rewolucyjna. W tym sensie Konstytucja 3 maja jest dziełem rzeczywiście rewolucyjnym. Czy to, że była dziełem rewolucji podjętej w imię ratowania niepodległości Polski, z nadzieją na ratowanie tej niepodległości, że trzeba umocnić się wewnętrznie, zmienić ten ustrój, żeby obronić się skutecznie przed agresorem, który przychodzi zza wschodniej granicy? Czy to wystarczy, żeby ją zaakceptować, pochwalić? Mickiewiczowi najwyraźniej nie wystarczyło w tej ostatniej fazie jego komentarzy do Konstytucji 3 maja. Dodaję bowiem do tego zastrzeżenia w tym samym wykładzie jeszcze i to. Chwaląc jedną ideę, prawda, choć uważa, że była to idea nie nowa, ideę zrównania wszystkich członków Rzeczpospolitej, dania im sposobów, by z czasem osiągnęli równość. O jednej tylko rzeczy zapomniano w Konstytucji, wśród rozpraw i prac nad nią. Zapomniano, że Polska stanowiła część Europy. To pisze Mickiewicz, mając na myśli Europę złą, do szpiku kości przeżartą tą mentalnością polityczną, którą opisał także zresztą doskonale w tym wykładzie, mówiąc o tym, że rewolucyjność z kolei aktu pierwszego rozbioru Polski polegała na tym, że wcześniej umawiały się mocarstwa między sobą, były zmowy mocarstw między sobą, ale po to, żeby przeciwstawić się silniejszemu od nich przeciwnikowi. 3 słabsze kraje umawiały się, żeby oprzeć się silniejszemu. Bardzo często takie sojusze zawierano. Pierwszy rozbiór Polski natomiast był dowodem na rewolucję dyplomatyczną w Europie, na nowy stan w Europie, w którym 3 wielkie mocarstwa umówiły się, żeby zlikwidować najsłabsze państwo, żeby obrabować najsłabsze państwo. To była rewolucja, nie było takich układów wcześniej w Europie. I o takiej Europie mówi Mickiewicz, kiedy mówi o tym, że zapomniano o niej w Konstytucji 3 maja. To znaczy zapomniano o tym, że ta próba reformy skończy się praktycznie, błyskawicznie interwencją zewnętrzną. I to jest argument podnoszony nie z pobudek moralnych, wzniosłych idei patetycznych, jak niektórzy mogą wyśmiewać ideę Mickiewicza, ale z pobudek skrajnie realistycznych. Po co było ruszać ten system, skoro wiadomo było, jeśli się tylko rozejrzeć trzeźwo po geopolitycznej okolicy roku 1791, że Katarzyna rzuci swoje wojsko, kiedy tylko będzie mogła, żeby zdławić tę reformę. Mickiewicz daje głos tym rozważaniom jeszcze w swoim dramacie napisanym po francusku. Konfederaci Barscy i Jakub Jasiński. To jest najciekawszy fragment nieukończonego dramatu Mickiewicza, gdzie Mickiewicz oddaje głos targowiczaninowi, biskupowi inflanckiemu, ażeby
przedstawić właśnie te realistyczne racje. No lepiej było nie reformować, bo może by Rzeczpospolita przetrwała. A więc Mickiewicz, tak jak każdy geniusz, powiedziałbym, jeżeli można mówić każdy geniusz, nie jest ich tak wielu, czy tak wiele, ale jako geniusz potrafi oddać rację różnym stronom sporu, dramatycznego sporu, który toczył się w XVIII wieku i który toczy się w XXI wieku o to, jak reagować na stan zagrożenia Rzeczpospolitej, na stan zagrożenia wolności, na stan zagrożenia tego, co Mickiewicz sam nazywa cywilizacją chrześcijańską. I ta odpowiedź, przy której Mickiewicz instynktownie jednak się opowiada i najczęściej daje jej głos swojej twórczości, przy wszystkich tych zastrzeżeniach, które wyraził właśnie w przytoczonych przeze mnie cytatach, jest taka. Jeżeli jesteśmy upodleni przez zabranie nam niepodległości, to w pierwszej kolejności musimy się bić. Musimy powstać. Nie możemy zgodzić się na postawę poziomu, na położenie. Powstanie jest odpowiedzią na położenie, walka o wolność jest odpowiedzią na zniewolenie i w imię tej walki niekiedy potrzebne są kompromisy, o której cenie nie wolno nam jednak zapominać, bo ta cena może być wielka. Nie nam rozstrzygnąć ostatecznie, jak ta cena zostanie przez opatrzność wymierzona. Sądzę, że tak można zinterpretować stanowisko Mickiewicza, które warto przywołać może w kontekście dzisiejszych debat o wyborach, jakie stoją przed Polską, położoną między agresywnym, prowadzącym otwartą wojnę imperializmem rosyjskim, a naciskiem ideologicznym prowadzonym z potężnych i finansowo, i ideologicznie ośrodków Europy, w której chcemy być, ale w która chce nas przerobić na swoją modłę, odebrać nam suwerenność duchową, tak ważną dla Adama Mickiewicza. Dylematy geopolityczne i dylematy cywilizacyjne wieku XVIII trwają w wieku XXI. Tyle można powiedzieć chyba bez ryzyka błędu. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.